Słuchajcie, to ja muszę nagrać. Muszę to nagrać, bo nie wyrobię ze śmiechu zaraz. Słuchajcie, zobaczcie, kogo spotkałem. Spotkałem kobietę. Może z daleka pokażę. Nie wiem, to 18+. Ma ślimaki na ręku. Ja nie wiem, kto to jest w ogóle. Cycek w ogóle. Cycek? No, całkiem dobry. Drugi zasunięty. I słuchaj, trochę za wysoka dla mnie. A jeszcze obstraną głowę ma, bo ten, pewnie ten. Kwiatków to mi nie odda, na pewno, na bank. No włosy ma całkiem. To ja nie wiem, co to jest. Ogon czy co? Nie, a to zowia... Ale... Nie no! O, z metalu. No musiałem to pokazać, bo się kurwa, już sam się kurwa uśmiałem. Takiego czegoś to jeszcze ja nie widziałem. Różne rzeczy widziałem, ale takiego czegoś nie widziałem. Dobra, schodzimy po ten, schodzimy już do jeziora, już jesteśmy przy jeziorze, zobaczcie. Nie, no to dla... Ale zabieram tą laskę ze sobą i już. Trochę tylko przywysoka dla mnie, ale trudno, no cóż. No, wszystko się wyrównuje zawsze w łóżku. No, idziemy do jeziora. Zobaczymy. Już patrzcie, jest ten akwen. Jest ten akwen. Tu jest jakiś widok. Nie, no nie wyrobię, kurwa, z tym posągiem. Oczywiście, kurde, żeby nikt nie pomyślał, że to jakieś pedalstwo czy coś, nie. Gdzie? Jakie pedalstwo? Wręcz na odwrót. Wręcz na odwrót. Ale kurde, duży akwen, spory. Powiem wam szczerze, że spory akwen. Tylko nie wiem, jak tutaj zejść, kurde, do tego akwenu. A, już wiem. Spory akwen. Także pozdrawiam z nad jeziora Ełckiego, czy... No to na pewno jest jezioro. Tak, jak księżyc jest okrągły. No, Martunia, kurde, to masz teraz konkurencję. Mam laskę, kurwa, z metalu. O, panowie łowią. To nie będę, nie mogę, kurde, głośno mówić. Widzicie wędki? Zaraz się może panów zapytam. Jak panowie biorą, czy nie biorą? Na nerwy chyba, tak? Za nerwy. Jak to jezioro się nazywa w ogóle? Bo ja jestem z Białegostoku. Ełk. Jezioro Ełk? Tak. Ełk to ja wiem, że to jest miejscowość. Jezioro Ełk. No to jest ogromne bardzo. Powiem szczerze, że jest ogromne. Czy ogromne? No jest duże, no. Idziemy w tamtą stronę, zobaczymy, co tam jest jeszcze. Czyli ryby nie biorą dzisiaj. Nie ma polotu. Nie ma polotu, słuchajcie, także nic nie zjem od panów, żadnej ryby. Oczywiście żartuję, bo i tak bym nie wziął od nich. Ale za to znalazłem kolejny sklep z warką. No i dobrze, bardzo dobrze. Usiądziemy gdzieś sobie na jakiejś ławeczce. Spożyjemy browareczka. I niedługo będę wracał, bo tu już nic więcej, nic zbytnio nie mam do zwiedzania. No był kościół, ale nie chcę wam nagrywać kościołów i tak dalej, no bo co ja taki kościelny jestem. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Tutaj jest jakieś, nie wiem co to, nie wiem, co to, co to jest? Oto, to się w tym pływa? Czy to się na to wspina? Co to? Zaraz ja muszę to zobaczyć z bliska. Samochody do pływania, taki niby, że samochód i pływasz, ja pierdzielę. Czołgi, zaraz kurde, ja wam to skręcę z bliska. Dopiero teraz widzę. Patrzcie, jakie cuda powymyślali teraz. I drabinka jest, żeby zejść z niego. Ale to nie jest silnikowy chyba. Nie, raczej na pedały. Nie będę schodził, bo zaraz wpadnę jeszcze do jeziora. To będzie dopiero cyrk. Dobra, kurwa, zejdę. Chuj tam. Mam nadzieję, że się nie wypierdolę. Ała, kurwa.
Tak to wygląda. No. Tak to wygląda. O, patrzcie. Jakie cuda nie widzę. No, kurwa, trzeszczy ten podest. Patrzcie. Byśmy weszli na niego, ale kurde. O, ósmętka. Smętek, pozdrawiam cię. Marina, Smętek. Ty, wyjdziemy na niego. Słuchajcie, wyjdziemy. Tylko mam nadzieję, że się nie wypierdolę, bo trzymam telefon. O nie, nie, dobra, lepiej nie. Lepiej, nie, dobra, lepiej nie. Lepiej nie będę ryzykował. Lepiej nie będę ryzykował, bo się wpierdolę do wody zaraz. I wtedy dopiero będzie komedia. Bo mam jedną rękę zajętą, bo kurde, nagrywam. Widzicie, fajnie to wygląda. Nie wiem, czym to uruchamiają, ale jest kierownica. Czyli to chyba jest na silnik. A może i nie. Cholera wie go. Czort go wie. Cholera, no nie wiem, no. Nie wiem, sami ocencie. Całkiem fajnie wygląda to. I tym pływa się po wodzie. No jest oczywiście restauracja, która jest zamknięta, bo ja oczywiście jestem, kurde, z samego rana tutaj. Czyli wiadomo, jak to Jaruś z samego rana jest. Naprawdę, one się, te deski, to się uginają. Przecież ja tyle nie ważę. No, trzeszczu, no was słychać. Także, słuchajcie, jesteśmy, kurde, na jeziorze. Idę spożyć piwo, nie chcę wam dupy zawracać. Idę spożyć piwo, zaraz mi wypadnie telefon, albo piwo, albo cokolwiek wypadnie mi, znając moje szczęście. Także nie chcę wam dupy zawracać. Naprawdę zapraszam. Naprawdę wspaniały klimat. Nie wiem, może jeszcze tak pokażę. Zajebiście jest, po prostu zajebiście. Polecam Ełk i te jezioro. Trzymajcie się zdrowo. Jezu, dzisiaj się odpalę już w końcu. No, odpalę się, ale tyle materiałów nagrałem, że szok.